Kiedy 2 tygodnie temu ogłaszaliśmy ten nabór na pracę marzeń, nie spodziewaliśmy się aż takiego dużego zainteresowania ze strony mieszkańców nie tylko Polski, ale nawet zagranicy. Zgłosiło się do nas już teraz prawie 1000 osób, więc to jest naprawdę bardzo duży sukces tej akcji. Głównie zgłaszały się do nas osoby młode, które chcą zwiedzić Opole i zobaczyć Opole ze swoim partnerem czy partnerką, bądź właśnie rodziny z dziećmi, które też chciałyby zobaczyć Opole pod kątem tego zwiedzania właśnie z najmłodszymi pociechami. Teraz jesteśmy na takim etapie, że będziemy przez ten najbliższy tydzień jako jury czytać i weryfikować te zgłoszenia, a jest co czytać, i będziemy się starać wybrać. W regulaminie jest zapisane, że szukaliśmy jednego testera, ale z racji tego, że ta akcja tak cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, to prawdopodobnie będzie tak, że wybierzemy aż 3 testerów, którzy będą mogli odwiedzić nasze miasto przez ten długi weekend, który sobie wybiorą. A co będzie się działo przez ten długi weekend? Od piątku do niedzieli będą mogli zwiedzić top atrakcje Opola, czyli te miejsca, które każdy chciałby zobaczyć, jak Muzeum Polskiej Piosenki, jedyne takie w Polsce, Wieżę Piastowską, które mamy tutaj za plecami, zoo, które teraz rozrasta się, są nowe zwierzęta, nowe akwarium jako kolejne atrakcje i mnóstwo innych miejsc, które warto zobaczyć. I to będzie zwiedzanie z przewodnikiem, także też takie zwiedzanie rzadko się zdarza i to będzie takie dedykowane dla tych osób, jeżeli będą mieli zainteresowanie, że faktycznie mają dzieci i chcą zobaczyć też Opole pod kątem właśnie tego, jak Opole jest przygotowane do tego, żeby spędzić tu czas z dziećmi, to też zagwarantujemy im takie atrakcje. Chodziło też o to, żeby te osoby, które tu przyjadą, one mają też jakąś funkcję do wykonania. One mają wydać opinię też o naszym mieście, więc jakby z którą będziemy chcieli się liczyć i jakby puścić ją w świat, tak? Żeby ona też w jakiś sposób promowała nasze miasto.